Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu chciałem pokazać, na czym polega działanie modyfikatora o nazwie Remesh. Jest to jeden z mniej znanych modyfikatorów, no i przy okazji dający doskonałe możliwości, jeżeli chodzi o zmianę naszego mesha, a więc on jest w grupie generatorów. Aby pokazać, na czym polega jego działanie, robię sobie prosty model z Cube'a. W tym momencie przeskaluję wszystkie wierzchołki do zera, usunę powtórzenia w wierzchołku, no i mam teraz zwykły stożek. I teraz ten stożek można zamienić na zwykły mesh, który składa się z czworokątów w całej swojej, że tak powiem, powierzchni. Jeżeli zrobię teraz na przykład coś takiego jak subdivide, to niestety będą dodawane trójkąty do siatki, ponieważ sama podstawowa siatka składała się z trójkątów, no i z jednego czworokąta. A więc można zrobić inaczej. Można zrobić taką operację, która spowoduje, że na tych ścianach również będę miał czworokąty. I między innymi do tego właśnie służy działanie modyfikatora Remesh. Dodaję go teraz, on jest w grupie generatorów, no i pozornie nic się nie zmieniło. Aby było widać efekt, włączę jeszcze widok siatki na moim meszu, korzystając z zakładki Wire. I już widać, że siatka rzeczywiście została zmieniona. Poprzednio była dużo bardziej uboga. Wyglądała tak. Teraz wygląda tak. I teraz działanie tego modyfikatora jest o tyle fajne, że pozwala za pomocą jakby analizy geometrii, czy też analizy kształtu, wymodelować, czy też stworzyć zupełnie nową siatkę, która taki sam kształt lub zbliżony będzie utrzymywać. Więc zobaczmy, co się dzieje tutaj z opcjami. Na początku włączę sobie tryb pracy, który nazywa się Blocks. Natychmiast mam cały mój stożek zamieniony na kostki, przypominające troszeczkę te, które na przykład można znać w Minecrafcie. Teraz rozdzielczość jakby kostkowania, czy też rozdzielczość cięcia na elementy, to jest tak zwane drzewo, głębokość drzewa octree. Jeżeli zmienię tę głębokość, to mam po prostu grubsze rozcięcia przestrzeni zajmowanej przez mesh, a co za tym idzie również większe kostki. No i mogę sobie, zmieniając tę głębokość drzewa, doprowadzić do bardzo precyzyjnej geometrii. To troszeczkę przypomina próbkowanie przestrzeni za pomocą jakichś niewielkich podziałów i to właśnie jest to drzewo octree. No więc teraz ustawmy sobie odpowiednią ilość kostek, na przykład tyle na poziomie 4. Mamy także parametr taki jak scale. I scale to jest taki dziwny współczynnik, który pozwala zwiększać lub zmniejszać wielkość pojedynczej kostki, ale zachowując jakby głębokość rozcinania drzewa, czy też głębokość podziału na 4 jednostki. Maksymalna wartość to 0,99. Teraz, jeżeli sterować tymi dwoma parametrami, możemy bardzo łatwo doprowadzić do jakiejś takiej geometrii, która nam odpowiada w sensie gęstości. No, teraz mam na przykład tego typu element, gdzie głębokość samego podziału drzewa jest 7, ale ze względu na niewielką skalę te kostki są bardzo duże. Więc można sobie po prostu powybierać odpowiednią wielkość i wtedy doprowadzić do pożądanego wyniku. Oprócz tego, że mamy taką możliwość, istnieje również inny tryb pracy, znaczy Sharp i Smooth. Sharp polega na tym, że nasz mesh, który dostajemy w wyniku działania pracy operatora, jest na siłę dociągnięty do krawędzi zajmowanych przez poprzednią bryłę, czy też przez nasz początkowy stożek. To jest takie wymuszenie, ale mimo to modyfikator stara się zachować czworokąty wszędzie tam, gdzie to jest możliwe. Jeżeli teraz zwiększę ilość podziałów, to te czworokąty rzeczywiście są tutaj wstawiane, podobnie jakby to był subsurf, ale zachowywany jest zawsze ten nasz ogólny kształt. W przypadku smooth mamy sytuację podobną, z tym, że dodatkowo następuje wygładzanie krawędzi i wtedy cała bryła jest zamieniana na czworokąty. A więc topologię, którą tutaj dostajemy, możemy uznać za bardzo dobrą. Więc to jest podstawowe działanie tego modyfikatora. Oczywiście on ma o wiele większe spektrum zastosowań i teraz pokażę jedno z nich. Więc może usunę tę bryłę, dodam sobie teraz zwykłego plane'a i z tego plane'a zrobię za chwilkę jakiś prosty teren. Podzielmy go sobie na przykład w taki sposób, wyekstruduję go do góry. No i teraz pozwólmy sobie na lekkie szaleństwo. Zmieńmy tę powierzchnię w taki sposób, aby przypominała jakieś szczyty górskie czy coś w tym stylu. Chwilkę to zajmie, zanim wymoduluję odpowiednią rzecz, ale weźmy sobie takie bardzo nieregularne góry, zróbmy. Używam teraz trybu edycji proporcjonalnej, który włączany jest przez klawisz O, a można go również włączyć za pomocą tego elementu na pasku narzędzi. Teraz go wyłączyłem, teraz go włączyłem. No i oczywiście standardowo zapomniałem włączyć przycisków. Ale teraz tak, dodając tego typu geometrię, mogę łatwo doprowadzić do sytuacji, kiedy będę miał nierównomierną powierzchnię ścian w mojej powierzchni mesza. Na przykład normalne plane'y, które są tutaj na, tak, że tak powiem, podłożu,
są podobnej wielkości wszędzie, natomiast ściany góry czy też jakiegoś wzniesienia są o wiele od nich większe i przydałoby się je podzielić. Jeżeli użyję narzędzia Lookout Tool, to podzielę je oczywiście, ale również spowoduje podział tych, które są meszy, tych planeów, które są na podłożu. No więc nie jest to dobre rozwiązanie i w tym właśnie momencie z pomocą znowuż przychodzi ten modyfikator Remesh. Włączmy sobie jeszcze widok siatki, dodam teraz modyfikator Remesh i proszę zobaczyć, że w trybie Smooth na przykład on generuje całkiem fajnie wyglądający teren, a mimo to wszystkie obiekty czy też wszystkie ściany na tym terenie są dalej czworokątami. Mogę zwiększyć troszeczkę rozdzielczość, ale mieć dokładniejsze odwzorowanie tego, co poprzednio wymodelowałem. No i teraz po prostu mam. Więc zostały takie ściany, jakie były, a jednocześnie mam tutaj mnóstwo nowych powierzchni, których mogę użyć później, żeby modelować taką geometrię dalej. Jeżeli zrobię Apply, wtedy mój mesh jest bardzo gęsty, ale mogę korzystać z trybu proporcjonalnego, aby dalej modelować jakieś, powiedzmy sobie, obiekty. Mogę zrobić teraz łatwo jaskinie wewnątrz ściany, na przykład w ten sposób. I to wszystko jest dodane. Ta cała geometria pojawiła się tutaj na skutek działania tego modyfikatora. Jest także jeszcze jedno zastosowanie, o którym wcześniej nie mówiłem, w żadnym tutorialu tego nie było, dotyczące trybu rzeźbienia. Tryb rzeźbienia znajduje się w menu, znanym jako menu zmiany trybu, ale żeby można było to pokazać, to trzeba mieć jakiś obiekt do rzeźbienia. No więc jeżeli wybiorę sobie stąd Sculpt Mode i w trybie edycji troszkę podzielę tego mojego mesha, to wtedy mogę rzeźbić. OK? Wygląda to na razie tak bardzo skromnie, nie pokazuje zbyt wiele różnych opcji, które się z tym rzeźbieniem łączą, ale malując myszą, lewym klawiszem, geometrię, ewentualnie z kontrolem, mogę tworzyć różnego rodzaju wybrzuszenia, czy też zmianę kształtu mojego mesha. No i teraz załóżmy, że to mi odpowiada, taki tryb, więc wrócę do trybu obiektowego, przeskaluję jeszcze troszeczkę ten mój mesh w osi Z, po to, aby spowodować, żeby te ściany znowuż były takie bardzo mocno rozciągnięte. Jak widać, ta geometria tutaj jest okropna. I w tym momencie, jeżeli otrzymam po rzeźbieniu jakieś tego typu mocne zawichrowania powierzchni, nierównomierną płaszczyznę poszczególnych face'ów, znowuż mogę zastosować modyfikator Remesh, po to, aby odzyskać jakby swoją geometrię. No i widać, że przy takiej głębokości drzewa poziom szczegółów jest zbyt mały i muszę go zwiększyć. Przy okazji wychodzi jeszcze jedna rzecz. Aby ten modyfikator działał prawidłowo, tak jak teraz widać jego smutny efekt nieprawidłowy, moja powierzchnia musi być z grubością, nie może być płaska. Muszę mieć po prostu jakąś objętość, faktyczną objętość, która rzeczywiście jest zamknięta w jakiejś bryle. A to jest zwykła powierzchnia, no i wtedy widać, że skutki są raczej mizerne. Dostaję jakieś śmieci. A więc, aby poprawić tę sytuację, muszę dodać jeszcze jeden modyfikator i może to być na przykład Solidify. Solidify dodaje oczywiście elegancko od razu mi grubość, ale nadal nie widać efektu jego działania. A nie widać dlatego, że ten modyfikator jest poniżej modyfikatora Remesh. Aby był w efekcie i żeby pomógł Remeshowi poprawnie liczyć geometrię, musi być wyżej. W związku z tym przenoszę go tutaj. No i teraz tego Remesha mogę już w jakiś sposób edytować i poprawiać. No więc tak wygląda moja rzeczywista geometria, a tak wygląda geometria wynikowa. Jak widać, cała ta dziura i góra za nią zostały ścięte, ale może to być spowodowane przez to, że po prostu mam zbyt małą rozdzielczość. No i widać, że przy pewnym poziomie szczegółów już mi się ten mesh tutaj pojawia. I co więcej, widać, że on nie jest zbyt piękny, natomiast tutaj już widać od razu, że pojawiły się dodatkowe ściany. Co jest w zasadzie pożądanym wynikiem, no i coś takiego po części chodziło. Mogę sterować jeszcze skalą, aby sprawdzić, żeby spowodować, może żeby nie było tak wiele rozcięć. To jest oczywiście sprawa tuningu i paru eksperymentów. I mogę także sterować parametrem sharpness. Sharpness jest to parametr, który określa, jak mocno przyciągane do wierzchołków w trybie sharp są wszystkie ściany lub krawędzie generowane przez modyfikator Remesh. Teraz jeżeli obniżę sharpness, zobaczymy jak to będzie wyglądało, znikają wtedy liczne artefakty, które są widoczne w moim meszu. Jest to troszeczkę lepsza sytuacja. No i tak mogłoby nawet zostać. Potem można dodać jeszcze subsurfa, jeszcze zmniejszę troszeczkę skalę, żeby zobaczyć co będzie. 0,8 to widać, że już jest za grubo. No i wyskoczyliśmy poza granice akceptowalne przez modyfikator. Nie załapała się powierzchnia. OK, w ten sposób można się bawić. Mogę oczywiście zwiększyć jeszcze ilość elementów. To jest 90 tysięcy wierzchołków. Mogę dodać jeszcze jeden podział, powodując, że będzie ich jeszcze więcej. Teraz są 382. No ale widzę, że tutaj cała sytuacja wygląda już troszeczkę lepiej. Mogę skalę zmienić na 0,9, aby sprawdzić, czy to coś poprawi. No jak widać nie za bardzo, ale nie szkodzi.
Nie będę się za bardzo tym przejmował. Włączę sobie jeszcze smooth, żeby mieć wygładzenie. No i teraz zobaczmy, jak wygląda siatka. Jak widać, siatka jest bardzo gęsta i dokładnie odtwarza całą moją hierarchię ścian, którą miałem wcześniej. I z taką siatką mogę już poprzestać, ponieważ teraz ta siatka nadaje się do wygładzania podczas rzeźbienia, do modelowania dalszego, do robienia różnych wbitych w nią głazów i innych rzeczy. A więc wystarczy tylko dać apply. Solidify mogę już wyrzucić. No i jak widać, dostałem niestety zbyt mocno obciętą geometrię. W związku z tym to jest przy okazji jeszcze jeden dowód na to, że modyfikatory powinniśmy zastosowywać w ich naturalnie pojawiającej się kolejności, która jest tutaj pod tym znakiem. Cofnę teraz, powtórzymy tę operację poprawnie. Na początku powinienem dać apply na modyfikator Solidify. To powoduje, że w tym momencie zostaje utrwalona geometria, ta, która jest objętością powieloną. I teraz dopiero mogę dać modyfikator apply, znaczy remesh, i zastosować go tak, aby się utrwalił. I teraz mam rzeczywistą geometrię, z którą mogę dalej pracować, oczywiście bardzo gęsta. Teraz można byłoby ewentualnie zmniejszyć ilość geometrii, stosując modyfikator Decimate, który redukuje ilość ścian. No ale mam tutaj teraz napisane, że non-manifold mesh as input, a to jest spowodowane przez to, że tutaj tak jakby nie jest możliwe znalezienie jakichś obcięć, a więc część z tego mesha muszę usunąć. I usunę może jakiś taki fragment, który znajduje się na dole. Weźmy sobie, może zaznaczmy w trybie Circular Select część ścian stąd. No, jest to dosyć powolny proces, ponieważ jest tych ścian naprawdę dużo, ale za chwilkę je wyrzucimy stąd i powinno to przyspieszyć działanie programu. Jak widać, trzeba się liczyć nieraz z obciążeniem maszyny tak dużym, że ilość ścian zaczyna mieć wielkie znaczenie. Dobrze, teraz Escape, wyłączę może widok ścian, ustawię się w widok od przodu i teraz Box Selectem szybciej troszeczkę zaznaczę te ściany, które chciałbym tutaj mieć. Oczywiście spowoduje mi to, że pojawi się dziura, ale na razie tych ścian powiedzmy sobie, że nie będę potrzebował. Ok, mam swojego mesha z dziurą niestety, ale gdybym teraz chciał usunąć z niego geometrię, no to Decimate powinien już działać. Zaraz zobaczymy, dodam go jeszcze raz. No, jak widzę, nie za bardzo, ale nie przejmując się tym, spróbujmy zjechać w dół. Niestety nie działa. No więc w tym przypadku coś niestety musiałem, mówiąc popularnie rzecz biorąc, skopać. Ok, dzięki, na razie, to wszystko.